Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Beka i zmierzymy się ponownie przy mojej podkładce podmyszkę, co oznacza, że w dzisiejszym odcinku będzie troszkę pogadanki, troszeczkę takiego zupełnie luźnego materiału, który nie będzie absolutnie w żadnym wypadku związany z grami, a będzie konkretnie związany bardziej z YouTube'em i samym kanałem jako takim. Co się dzieje? Mianowicie w tym momencie będę Wam próbował przybliżyć, co będzie się działo w ciągu najbliższego tygodnia, może nawet 2 tygodni. Wszystko zależy od tego, jak się potoczą sprawy. Oraz osoby już, które oglądały sobie 38 bodajże odcinek Gwinta, mają delikatny spoiler, co oznacza, że będą raczej wiedziały, o co chodzi. Ja tylko Wam tutaj trochę lepiej to wyjaśnię. Natomiast pozostałe osoby, które dopiero co przyszły na kanał, bądź też na kanale są, ale nie oglądają Gwinta, będą miały tutaj pełny zakres informacji. Mówię tutaj o tym, że chciałem troszeczkę podnieść mój poziom materiałów, poziom kanału, który w sumie nie istnieje, jakby nie patrzeć. No dobra, jest tam jakiś, ale jest mimo wszystko trochę niski, jak na standardy YouTube'owe, przynajmniej jeśli chodzi o tą elitę, czyli nie wiem, top 100, top 200, prawda, YouTuberów. W tym momencie są to standardy bardzo niskie w moim wypadku. Już nie mówiąc o tym, że nagrywam gameplay, więc praktycznie jest to zerowa oglądalność. Aktualnie jedynie dramy się cieszą jakąkolwiek oglądalnością. I w związku z tym zamówiłem kilka rzeczy. Wydałem na to masę kasy, bo dobre 1000 zł poszło, jak nie więcej. Oj, pięknie, jeszcze sąsiad puka. Wspaniale. Dobra, mam nadzieję, że to jakoś przeżyjecie. Zresztą ja też nie będę lepszy w ciągu następnego, całego w sumie tego weekendu i następnego, jeśli dobrze pójdzie. Co zamówiłem? Zamówiłem mikrofon, zamówiłem softbox, zamówiłem green screen oraz zamówiłem panele akustyczne, aby tutaj zrobić coś w stylu delikatnie ulepszyć to wszystko i żeby zrobiło się z tego jakieś małe studio drobne, prawda? Aczkolwiek nie jest to nadal komora, prawda, jakaś do nagrań, tylko raczej po prostu panele narzucę gdzieś tam na ścianę. Zresztą będziecie mieli pewnie jeszcze gdzieś tam pod sam koniec filmu podrzucone, czy tam gdzieś, jak będę kontynuował mój wywód. Natomiast od czego zacznę? Zacznę od mikrofonu, którego nawet nie rozpakowałem jeszcze w sumie. Mianowicie jest to Samson C01U. Dlaczego akurat ten mikrofon? Został mi on polecony, albo raczej kupiłem go w związku z tym, że jeden z YouTuberów mówił, że nim nagrywa, a jakość jego dźwięku, dźwięku na jego materiałach była na tyle dobra, że stwierdziłem, że warto go kupić. Jednocześnie mam zamiar go w tym momencie przy was otworzyć. Przydałbym się tylko jakiś nóż porządny. Pozwólcie mi na sekundę, absolutnie. To nie będę musiał wyciąć, jak nie zapomnę. Jak zapomnę, to będzie śmiesznie, bo będziecie mieli przynajmniej o co mnie męczyć znowu, że nie przycinasz materiału, buu, chujowa produkcja, buu, coś tam jeszcze i te sprawy. Okej, dobra, znalazłem jakiś nóż, pierwszy lepszy. Przecinam oczywiście tutaj zabezpieczenia w postaci taśmy. I powoli otwieramy tutaj nasze pudełko. Okej, troszkę mi się już rozlatuje z tego, co widzę, bo oczywiście jestem talentem i w złą stronę jak go otworzyłem. Okej, wszystko powoli wychodzi. Pudełko wyrzucę, bo nie jest mi już potrzebne absolutnie. I tak, pierwsza rzecz, którą widzimy na samym wierzchu, jest to oczywiście instrukcja obsługi, którą sobie potem obejrzę. Aktualnie nie mam na to czasu, ponieważ chcę oszczędzić również wasz czas. To nie będę musiał to zmontować przez to wszystko. Drugą rzeczą oczywiście jest sam mikrofon, w miarę ciężki jak na mikrofon, przynajmniej z tych, które otrzymywałem do tej pory, w sensie otrzymywałem, no, z którymi nagrywałem. Okej, nie jest to w żaden sposób zaplombowane. Wiem, przepraszam, okropne dźwięki szeleszczenia papierków. Postaram się to jakoś wytłumić, albo o ile się da. Widzę, że działa on chyba na USB-C, jeśli się nie mylę. Przepraszam, jeśli się pomyliłem w tym momencie. Wygląda ono tak. Mamy oczywiście miejsce na statyw, który również jest w zestawie. Co prawda jest to bardzo mały statyw, ale mi on absolutnie wystarczy do tego, żeby postawić na nim mikrofon. Tym bardziej, że raczej ramienia mikrofonowego, czy jakkolwiek ono się nazywa, na razie kupować nie będę. Gdyż po prostu nie opłaca mi się to i nie jest mi to jakoś specjalnie potrzebne, tak? Nie mam jakiegoś Rode'a czy czegoś innego, żeby aż tak bardzo musieć tutaj stawiać na profesjonalizm. Ok, już tutaj wkręcam. Ogólnie jest to bardzo wygodne w sumie. Wszystko jest gwintowane ładnie.
Nawet ładnie pasuje, więc jakościowo jest to ok. Oczywiście mikrofon się tutaj delikatnie obraca. Aha, to jest tylko po to, żeby po prostu można było sobie zastosować kabel. Spoko. Bardzo miło. Pozwólcie, że go tylko jakoś dokręcę. Fajnie. I prezentuje się ono delikatnie. Delikatnie troszkę nie mogę za bardzo jak. Nie mam za bardzo jak przestawić kamerki, tak więc będę musiał was niestety urzekać takimi oto widokami tego mikrofonu, czyli beznadziejnymi, ponieważ nie chcę, żeby było mi dać twarz. No i cóż, wygląda on sobie tak bardzo standardowo, prawda, jak mikrofon. Oczywiście kabel USB, pasujący z jednej strony USB 2.0, jak się nie mylę, i z drugiej strony to USB-C, bądź też jakieś tam inne. Ok, mamy też zapasowy tutaj gwint. Tak? Dobrze mówię, gwint. Po prostu do wkręcania to. I jest wszystko ok. Oprócz tego, tak jak mówiłem, rzeczy, które mi przyszły i niestety już są złożone, przynajmniej częściowo. Softbox złożyłem, żeby sprawdzić, czy działa i czy wszystko jest ok, bo mimo wszystko chciałem, żeby to wszystko było, tak wiem, powtarzanie jednego i tego samego słowa milion razy. Chciałem, żeby było to wszystko ładnie zrobione. Znowu powtórzę to samo słowo, super, powtórzenia ulepkiego. Chciałem, żeby to było ładnie zrobione, żeby nie było też problemów takich, że o, muszę nagle odesłać przesyłkę, prawda? Musiałem po prostu sprawdzić, czy wszystko jest ładnie, działa. Tak samo ten mikrofon musiałem wyjąć w tym momencie, chociaż z opakowania, które przysłała mi firma kurierska, żeby sprawdzić, czy chociaż samo opakowanie z zewnątrz wygląda ok. Aktualnie testy mikrofonu będę nagrywał sam dla siebie. Was będę nim urzekał dopiero jak już wszystko ładnie złożę. W sensie chodzi mi o całość tego, w cudzysłowie, studia. Ok, przejdźmy w tym momencie do trochę szerszego obrazu. Ja tutaj będę musiał troszkę ustawić kadr i tak dalej. I zobaczycie przy okazji mój syf w pokoju i co jednocześnie mam zamiar zmienić w całości tego wystroju tutaj, który w cudzysłowie, jeśli to można to nazwać w ogóle wystrojem, to jest po prostu syf i burdel. Hej, wybaczcie mi drobny błąd tutaj, gdyż przez przypadek po prostu źle ustawiłem mikrofon. Na ekranie aktualnie widzicie, jak opisuję softa oraz green screen. Softbox ma w miarę 40x40 cm. Jest to jeden z tańszych softboxów, dokupiłem do niego również, jak widzicie, statyw. On ma tam do 2,30 m wysokości, tak więc absolutnie wystarczający mi. Innego niestety nie znalazłem takiego w miarę taniego. Oczywiście mówię teraz o statywie. Green screen ma wymiary 1,60 na 5 metrów. 5 metrów oczywiście to jest jego długość. Mam zamiar z niego, tak jak powiedziałem, stworzyć z green screen, ale do niego również mam zamiar zbudować coś a la trzepak, tylko bez tej środkowej rurki. Wiecie, taką podstawę, taki wieszak na niego, ponieważ on jest w formie aktualnie takiego właśnie zwiniętego na walec materiału, na walec, na rurę po prostu dużą. W tle właśnie widzicie rurę PCV, z której to oraz z kątowników, które tam dokupiłem, mam zamiar stworzyć właśnie tenże trzepak, jak to nazwałem, bezsensownie, totalnie. Ogólnie pomyliłem się również co do typu USB, który wykorzystuje mój mikrofon aktualny, z którego zresztą dźwięk teraz słyszycie, ponieważ jest to, powiedzmy, test jego, taki finalny. Jest to USB typu B, najmocniej was przepraszam, mój błąd, zdarza mi się, prawda, nie znam dokładnie tych literek. W tym momencie, moi drodzy, widzicie tutaj, jak prezentuje się moje miejsce, w którym mam zamiar nagrywać. Jest ono tak wybrane, aby nie było jakimś mega złym miejscem. W tle widzicie tam zasłonę, gdyż niedaleko jest okno po prawej, zaraz za zasłoną, które jeszcze mam zamiar pokazać wam. Znajduje się tutaj masa pudełek, jakaś szafa oraz rozgałęźnik. Tak więc będzie tam trochę zabawy z tymi kablami, żeby to wszystko przesuwać. Natomiast zaraz zobaczycie, pewnie wejdzie za minutkę albo dwie, a w sumie już wszedł, miałem nadzieję, że trochę później, green screen, którego zaraz będę próbował tutaj porównać do ściany. On ogółem zajmuje na tyle powierzchni, że kamera przy maksymalnej rozdzielczości, przy maksymalnym również oddaleniu, łapie absolutnie cały green screen. W sensie green screen zajmuje na tyle dużą szerokość, że po prostu kamera go łapie i on będzie po prostu na całym tle, tak więc nie będzie problemów z jakimiś tam, wiecie, przebiciami, powiedzmy, że przesunie się na ścianę czy coś.
że on jest nawet szerszy niż potrzeba. W tym momencie mi on, widzę, spadł, znaczy no sekundkę temu dosłownie mi spadł, trochę śmiesznie tak, bo jest ciężki mimo wszystko, to jest sporo materiału nawiniętego na szpulę, na rurę kartonową bodajże, jak się nie mylę. Tam teraz przystępowałem do opisu bodajże tego wszystkiego. Nie chcę mi się teraz tego mówić, tak więc ogółem powiem krótko i zwięźle. Postaram się też odpowiednie fragmenty z filmu tej wypowiedzi na dziś wstawić. Mam drobne problemy z dwoma przesyłkami, mianowicie z przesyłką dotyczącą tych prywatnych rzeczy, które będą mi potrzebne po prostu do nagrywania samego siebie, aby troszkę do wyglądu mojego. I z drugą, gdzie są która dotyczy paneli akustycznych, w której znajdują się panele akustyczne. Że jak widzicie, to jest pusta ściana praktycznie. Chciałem na nią nakleić na przynajmniej 80% jej szerokości te panele oraz na ścianę, która znajduje się na narożnik tutaj w sumie. Zaraz za narożnikiem, co ja gadam. Tutaj znajduje się narożnik, gdzie jest właśnie ta zasłona. Stąd też potrzeba naklejenia tam dodatkowego panelu. Również jednym panelem postaram się zasłonić okno, które jest, no mimo wszystko będzie dawało światło, tak więc chciałbym, aby ono zostało zakryte troszkę. A tam jest ogółem 70 cm około szerokości między ścianą a aktualnie miejscem, w którym zaczyna się okno powoli. W sensie zaczyna się pierwsza ta część okna, którą mam zamiar zasłonić. Stąd też potrzeba właśnie zakrycia go, gdyż niestety moje biurko jest dosyć szerokie i jest właśnie zrobione tak, abym był ustawiony pod kątem około 45 stopni względem narożnika. Bo one są takie częściowo, no nie wiem jak to nazwać, to nie jest półokrąg, ale to jest krzywa po prostu taka. Taki łuk, o, bardziej. Stąd też potrzeba, bo green screen oczywiście też będzie ustawiony pod kątem względem okna, prawda? Właśnie wam pokazuję tutaj, jak wygląda całość okna i ten oczywiście pierwszy fragment przede wszystkim. Stąd potrzeba po prostu zakrycia tego, żeby mimo wszystko, mimo tego, że ja tam ustawię soft w kącie, prawda? Do którego zresztą będę mówił, znaczy do którego, no po prostu w stronę kąta będę mówił, aby ten dźwięk się jak najlepiej rozbijał o te panele. Ja tam ustawię również softa, który w wypadku, jeżeli by na przykład powiedzmy, nie wiem, było lato i wschód słońca i po prostu waliłoby niesamowite słońce. Aby mimo wszystko to słońce jak najbardziej wykluczyć z tego green screena, aby mi nie przeszkadzało na green screenie. Dlaczego zresztą jeszcze co do tego, jak ja to nazwałem, stojaka na green screen, do tego trzepaka, tak? Nie, to mnie rozwala po prostu, jestem tak głupi z czasem ze swoimi porównaniami. Na dole po prostu green screen czymś obciążę, ponieważ no, nie mogłem znaleźć takiego czwórnika, który by mi pasował, żeby po prostu dać jeszcze jedną rurę na dół, bo chciałem, wiecie, zrobić po prostu dwie rury takie. Jedną by miała być ta na górze, a drugą miała być ta na dole, aby, wiecie, rozłożyć tak jak, nie wiem, jak to nazwać, stare listy, prawda, w średniowieczu się rozwijało, wiecie, na takich dwóch właśnie szpulach i mniej więcej w ten sam sposób chciałem zrobić green screen. Niestety no, nie udało mi się, no więc po prostu go jakoś obciążę, żeby on był stały i żeby mi tam nie latał, prawda. Ponownie pokazuję tutaj okno, gdyż opisywałem w tym momencie właśnie ten panel akustyczny, o którym mówiłem już przed sekundką, że on tutaj będzie zasłaniał całość. Tak, i znowu spadek, tym razem kamery. Jeszcze jest delikatny problem właśnie a propos tych przesyłek, ponieważ gabaryty samych pudełek wynoszą mniej więcej, jak to pudełko po glanach, które tutaj widzi się zaraz pod wagą elektroniczną, wynoszą mniej więcej no, 2 razy tak szerokie i 3 razy tak wysokie, tak więc znaczy chodzi mi o to pudełko z prywatnymi rzeczami, a niestety firma UPS, UPS-HECH albo UPS, jak to woli, nie do końca, znaczy może nie tyle nie wywiązuje się, co raczej nie ma zbyt dobrego kontaktu, ponieważ kurier, który miał być tutaj u mnie, po prostu delikatnie mówiąc, olał sprawę. W sensie przyszedł, zadzwonił domofonem i nic więcej, bo po prostu miał numer, ale nie zadzwonił na niego. I po prostu przesyłka została zwrócona. Jeszcze nie wiem, gdzie będę musiał potem po nią iść, bo to jest duży, naprawdę duży problem, żeby kurczę jechać z Sosnowca do Katowic i potem takie wielkie pudło przewozić jeszcze do tego autobusem, ponieważ ja prawa jazdy nie mam, o tym mogę kiedyś opowiedzieć w sali pogadankowej z Worklandera, ok? Jeśli będziecie chcieli, to właśnie tak zrobię. Kolejną rzeczą jest druga przesyłka, którą przewoziła mi Poczta Polska, bądź też
przewoził mi poczczek, zależy jak kto woli. Z tego co wiem, to poczczek jest chyba jedną właśnie jest jednym z pododdziałów Poczty Polskiej. I niestety z tamtą paczką, nie wiem co się dzieje dokładnie, pisało mi, było napisane na stronie, że o 10 z groszem tamta paczka była już gotowa do przesyłki. W tym momencie jest godzina 18 i nadal przesyłki ni widu, ni słychu, a z tego co wiem, z tego co mi się wydaje przynajmniej, ona powinna się znajdować na oddziale, który jest dosłownie 1,5 km stąd, a bez paneli akustycznych absolutnie nie ma szans, żebym cokolwiek zaczynał tutaj budować. Ponieważ no co mogę zrobić? Mogę zrobić ten stojak na green screen i to jest tak naprawdę wszystko, bo muszę potem całe przemeblowanie, no mogę wywalić tą szafę, ale jaki to jest sens wywalać tą szafę, skoro ja chcę zrobić dla was tutaj całe nagranie z tego, jak to wszystko buduję, no może oprócz mikrofonu, bo on już akurat został złożony jeszcze na tym odcinku, nawet częściowo. No w sumie tak, jedyne co mi zostało to ten podłączenie i ustawienie wszystkich rzeczy co do niego. Ale jeśli nie nakleję paneli akustycznych jak pierwszych, czy też nie postawię cokolwiek, nie wiem, postawienie, przyklejenie, jeden pies, nie? Ale muszę po prostu tam wstawić potem biurko i zaraz po, znaczy no, najpierw softa, potem biurko, prawda? Wszystko to muszę poustawiać. Bez paneli to nie ma sensu, dlatego, bo musiałbym to znowu wszystko przestawiać, tak? Wszystko absolutnie wywalać i tak dalej. Mogę sobie zrobić wstępne założenia, które już w tym momencie zrobiłem i które wam właśnie mniej więcej przedstawiałem w tym filmie, który pewnie nazwę, nie wiem, jakieś przygotowania do budowy studia pod YouTube'a dzień 0. Ponieważ jakby tego nie nazwać, to są po prostu tylko plany. Ludzie, którzy oglądali gwintę, jak wspomniałem, już mają tam drobny spoiler, tak więc o tym wiedzieli po części. I ostatnią rzeczą, którą chciałem jeszcze powiedzieć a propos całości, jest to, że powinienem się uwinąć 2 dni. Oczywiście z tego materiały będą. Również postaram się jakoś przyspieszyć, będę też pociąć i pokażę wam oczywiście również finalny efekt w dniu tam drugim, bądź też czwartym, zależy ile mi zajmie cały proces tej budowy. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek taki z takiego czegoś wam się spodobał. Zapraszam również do oglądania innych materiałów, jeżeli interesują was gry. Jeżeli nie, no to niestety nie wpadliście na dobry kanał, ponieważ to jest jedyny taki materiał, który prawdopodobnie się pojawi, ewentualnie jakieś tam drobne dotyczące upgrade'ów kompa i tak dalej. I tak dalej. Również osoby, które chciały tej wpaść, żeby sobie stworzyć jakieś domowe studio, po prostu takie typowo pod nagranie jakiejś kapeli czy coś, absolutnie się tutaj nie odnajdą, co powinno już zresztą zauważyć raczej na samym początku w tym co mówiłem, ponieważ to wszystko, mówiłem o softboxie, mówiłem o green screenie, tak więc totalnie nie jest, znaczy dobra, może jeszcze to jest, ale to jest raczej do studia nagrań, do jakiegoś fotograficznego studia, w którym by takie rzeczy były wykonywane jak klipy, wideoklipy. Natomiast to nie jest studio nagrań takie typowe, pod kapelę czy pod jakiś zespół. Jest to jedynie studio nagrań pod YouTube'a, jak wspomniałem już. I o czym również wspomina tytuł. Mam nadzieję, że wszyscy go przeczytali, bo są ludzie, którzy po prostu tytułów nawet nie czytają. Ja się zabieram za montaż, już tak totalny, totalny montaż. Mam nadzieję, że takie coś wam się spodobało i że będziecie ze mną dłużej. Oczywiście wszyscy widzowie, którzy na kanale mają zamiar zostać i oglądać sobie dalej gry w moim wykonaniu. Jak tylko przyjdą mi wszystkie rzeczy, zabieram się za tworzenie filmu dotyczącego całości przebudowy tego wszystkiego i postaram się go wrzucić jak najszybciej będę mógł. Oczywiście raczej dopiero już po zbudowaniu tego wszystkiego zacznę montaż któregokolwiek z dni, ponieważ to zajmie trochę czasu, a chciałbym jednocześnie zrobić to w jeden weekend po prostu i żeby mieć to z głowy. Tak więc żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku z budowy właśnie tego studia, bądź też z innych gier. Raczej z budowy studia tam ogólnie nie będę komentował jakoś specjalnie, tak więc raczej to będzie gdzieś tam przyspieszone i po prostu jakaś muzyczka w tle puszczona. Żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.